Auf Ansbach, Dragone, auf Ansbach, Bayreuth, schnall um deinen Säbel und rüste dich zum Streit. Prinz Karl ist erschienen nach Fritzbergs Hün, sich das preußische Heer mal anzusehn. Drum, Kinder, seid lustig und allesamt bereit, auf Ansbach, Dragoner, auf Ansbach, Bayreuth. Drum, Kinder, seid lustig und allesamt bereit, auf Ansbach, Dragoner, auf Ansbach, Bayreuth. Habten Sie keine Angst, Herr Oberst von Schwerin, ein preußischer Soldat wird niemals nicht fliehen, und stimmt er so dicht auf Fritzbergs Höhe, wir reiten sie zusammen wie Frühlingsschnee, ob Säbel, ob Kanone, ob Kleingewehr uns treut, auf Ansbach, Dragone, auf Ansbach, Bayreuth. Drum, Kinder, seid lustig und allesamt bereit, auf Ansbach, Dragoner, auf Ansbach, Bayreuth. Także o tym to nadrabiam, jak widzicie, zaległości, bo film o wojnie siedmioletniej i o Österreichischer Erbfolgekrieg, czyli wojnie o sukcesję austriacką. Fryderyk też lubił kawę i pochłaniał jej gigantyczne ilości i dodawał do niej pieprzu albo czekoladę z pieprzem. Więc nadrabiam, jak widzicie, zaległości, bo ta zaległość jest jeszcze starsza niż zaległości piśmienniczo-książkowe, którymi się mnie obarczyliście, no ale jako patronen zwłaszcza macie do tego recht, a jak to się mówi po niemiecku, jak się mówiło w tamtych czasach, keine Würde ohne Bürde, czyli nie ma godności bez obciążeń, bez obowiązku. No więc skoro tak, no to skoro keine Würde ohne Bürde, no to zajmujemy się sprawą. I ja o wojnie siedmioletniej oczywiście pisałem między innymi w mojej książce i to są trzy rozdziały właściwie o tych obu wojnach. Właściwie można powiedzieć, że wojna austriacka sukcesyjna i wojna siedmioletnia to są tak naprawdę, to jest jedna wojna przedzielona, czyli taka dogrywka, jedna po drugiej. Czyli troszkę tak jak pierwsza i druga wojna światowa. I tutaj są trzy rozdziały właśnie o tym. Będę mówił z pamięci, ale potem zajrzę, jeżeli coś mi się zapomni albo nie będę pewien, to sobie mogę skorzystać z własnej książki za pozwoleniem. Tak, mit Erlaubnis von Ihnen, von euch, ich hoffe so, dass ich es machen kann. Skoro tak, to jak to było z tą wojną o sukcesję austriacką na początku? Bo my mówimy czasem wojny śląskie i one są, i zapominamy często, że one były elementem wojny o sukcesję austriacką, tylko elementem i to nawet nie najbardziej istotnym. Często mamy takie patrzenie wstecz, prawda, anachroniczne. I tutaj ona się też objawia. A, guten Morgen. Ono się też tutaj objawia. Mamy to wyraźne takie myślenie, co się później dzieje, że jest już ta, są już te potężne Prusy, one jednoczą Niemcy i tak dalej. I nam się wydaje, że może wojny śląskie to jest główny teatr tej wojny o sukcesję hiszpańską, austriacką. O wojnie o sukcesję hiszpańską już robiłem. Też w stroju, tylko innym oczywiście. Otóż nie. Wojna o sukcesję austriacką, jej głównym rejonem są Włochy. Może to się wydać dziwne. Drugim rejonem jest Bawaria, Czechy w tym rejonie, a Śląsk to jest gdzieś tak trzeci dopiero co do ważności teatr wojenny. Komiczny. Więc tak. Friedrich der Große, jeszcze niekoniecznie Große, bo on Große się stanie, jak wygra tą wojnę sukcesję austriacką, a jeszcze bardziej jak wygra siedmioletnią, to zaczną go tak nazywać. Ale już właściwie nie, właściwie już wtedy. Dlaczego der Große? Dlatego, że rozegranie jakby dla Prus, że Śląsk, który ma 1,5 miliona mieszkańców, jest doszlusowany do
Brandenburg i Prus, plus troszkę rejonów tam Kleve, Minden i Neuchâtel, którym drukowano dla Francji te wolnomyślicielskie książki. To były rejony pruskie w Szwajcarii, tak warto o tym pamiętać. Neuchâtel to był rejon pruski. Nad Renem Kleve i Minden, to wszystko plus Brandenburg, plus Königsberg i Prusy książęce, to było w sumie razem jakieś niecałe 3 miliony ludzi. Śląsk sam w sobie miał 1,5 miliona, więc dodanie do tego, do Prus Brandenburgii, do Brandenburgii Prus, dodanie Śląska, to rzeczywiście można powiedzieć, die Kräfte des preußischen Staates wesentlich vergrößert hat, tak bardzo wyraźnie powiększyło możliwości, potencjał tutaj pruski. No i teraz o co tutaj chodzi? My często mówimy o tym, że król pruski Fryderyk II miał tego ojca, który był wariatem i się kłócili i tak dalej. To nie jest takie proste. Oni się nie kłócili bez powodu. Fryderyk Wilhelm cierpiał na porfirię. Porfiria to jest taka choroba skórno-nerwowa. Na nią nie było wtedy lekarstwa. Bardziej znanym pacjentem tej choroby jest Jerzy III, inny wybitny władca, któremu ta choroba pokrzyżowała szyki. Więc ojciec Fryderyka Wielkiego cierpiał też na tą porfirię i łatwo się wkurzał, bo żyło mu się generalnie ciężko i nie było pomocy, jak można to zaradzić. Dodatkowo miał żonę Zofię Dorotę z Hanoweru i ona była człowiekiem Anglików, można tak powiedzieć. Nie, Fryderyk Wielki był zdecydowanie wyłącznie hetero. Są to legendy wynikające z tego, że on otaczał się miłymi, wykształconymi ludźmi, którzy byli uważani za zniewieściałych przez jego ojca i stąd się narodziły te różne legendy. Dodatkowo on się miał zarazić paskudną chorobą, którą ukrył ze strachu przed ojcem jeszcze jako kronprinz, kiedy wizytował, to były jeszcze lata 20., wizytował Drezno i tam się miał zarazić czymś i utrudnić mu to miało jego pożycie z kobietami, ale wiadomo, że tą żonę, co mu narzucono z Brunszwiku, to tam ją pukał, także jest okej. Tutaj jest tak, że ci, co gejów nie lubią, by chcieli, żeby on był gejem, bo wtedy jest źle dla Prus, a ci, co gejów lubią, by chcieli mieć, czy geje w ogóle sami by chcieli, że Fryderyk był gejem, no bo wybitna postać jest gej, nie? Ale nie ma na to żadnych dowodów poważnych. Natomiast, ale wracamy do poważnych spraw. Więc teraz jest tak, jego ojciec był poddany presji ze strony polityki zagranicznej Austrii i Wielkiej Brytanii, które działały przeciwko sobie i on cały czas był raczej bliżej Austrii i coraz z każdym rokiem stwierdzał, że chyba źle na tym wychodzi. To jest jeszcze ciągle król sierżant, tak? Fryderyk Wilhelm I. I w tym czasie było tak, że Zofia Dorota otaczała się tymi proangielskimi, więc on zawsze podejrzewał, że jego żona, czyli Zofia Dorota Hanowerska i Hanower był w unii personalnej z Anglikami, że ona i dzieci, czyli Fritz i Wilhelminę, jego siostra, są proangielscy. I on węszył spiski proangielskie na każdym kroku i faktycznie taki spisek był. Bo był taki spisek, żeby on uciekł do Anglii w ogóle. I to wyszło na jaw i potem on własnego syna wsadził do więzienia i cały świat się obawiał, że on skończy tak jak carewicz Aleksy, czyli syn Piotra Wielkiego, bo wiadomo było, że król sierżant w niektórych sprawach handlu, ekonomii wzorował się na Piotrze Wielkim. Więc bano i był też gwałtowny jak Piotr Wielki, więc ale nic na to nie wskazywało, żeby on na serio miał rzeczywiście tego syna Hinrichten, czyli stracić. Pognębił go tylko i zmusił do współpracy na własnych warunkach, tak żeby on się interesował sprawami państwa, a nie tylko filozofią i muzyką, jak to było do tej pory.
No w każdym razie do 37 roku, 37-38 rok, czyli 2 lata, 3 lata, potem 2 lata przed wojną siedmioletnią, oni są już, o czym się całkowicie zapomina, całkowicie pogodzeni. Zresztą po niemiecku słowo pogodzony to jest versöhnen. I tam jest słowo poddane umlautyzacji słowo Sohn, czyli syn, czyli się usynowili, pogodzili. No nawet fajnie wygląda, jak ojciec z synem się godzi, to tak jakby miał podwójne znaczenie. Czyli oni się haben total und absolut versöhnt miteinander. I skoro tak, no to zaczęli zastanawiać się, czy to jest dobrze, że Prusy są wierne Austrii. I nawet król Sierżant zaczął stwierdzać, że chyba jednak nie. Chyba jednak ten poseł Zinzendorf sobie za dużo pozwala. Chyba jednak za często Wiedeń przekopuje źle płatnych pruskich dyplomatów i wojskowych. Chyba za dużo jest agentów austriackich. Poza tym w przeciwieństwie do czasów Fryderyka I i wojny o sukcesję hiszpańską, kiedy pomaganie Austrii przekładało się na jakieś rzeczywiste zyski, na przykład uznanie tytułu królewskiego dla Brandenburg i Prus, znaczy króla w Prusiach i tak dalej. Od początku zresztą tam się mówi w polskich podręcznikach błędnie, że to było, że tylko król w Prusiach, a Brandenburgi nadal tylko elektor. De facto od początku używał, że król wszystkiego razem, nie tylko w König im Preußen, tylko König von Preußen. A Wiedeń nic na to nie mógł poradzić. Natomiast za króla sierżanta, król sierżant był ekspertem, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, wewnętrzną, ale jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, był dupa. I Austriacy to wykorzystywali. I on, jak już pogodził się z synem, to zauważył, że syn ma chyba trochę jednak racji, że trzeba zadziałać dla odmiany przeciwko Austrii. Zresztą wszystkie, jakby można powiedzieć, to były czasy, lata 30. to są czasy sojuszu, co nam trudno uwierzyć, ale to był sojusz brytyjsko-francuski, który się kończy dopiero de facto 37 rok, czy coś takiego. Więc anglofilia i frankofilia kwitły u Fryderyka Wielkiego przyszłego jednocześnie. Austria to był, jakby powiedział klasyk, paździerz trochę, poza tym intrygant. Więc Austria miała bardzo złą prasę, zarówno u syna, jak i pod koniec także u ojca. Więc oni by wiedzieli, że trzeba Austrię bestrafen, czyli ukarać za to, że Prusy mają hamowane wszelkie inicjatywy, bo tak to wyglądało. I tylko była kwestia, co tutaj zrobić. No i Fryderyk Wilhelm I powiedział na łożu śmierci, że on mnie pomści. W sensie, że on odda Austrii. No i rzeczywiście oddał. I teraz co właściwie Fryderyk zrobił? Fryderyk wiedział od jesieni, tutaj właśnie sobie sprawdziłem, sam sobie przypomniałem. Fryderyk wiedział od jesieni o planach bawarskich, żeby próbować skubnąć Czechy od Austrii. Dlaczego w ogóle ktoś chciał cokolwiek skubnąć od Austrii? Dlatego, że w Austrii w 1740 roku umiera podczas obiadu, w którym się przejadł grzybami, żałosny cesarz Karol VI. Karol VI Habsburg, który nie miał żadnych zasług dla Austrii, poza tym kontrzasługą, że otruł swojego zdolnego brata Józefa I najprawdopodobniej, ale austriaccy historycy nie chcą tego ruszać ze względów turystycznych. Mówię zupełnie serio. W 1711 roku cesarz Józef I zmarł w bardzo podejrzanych okolicznościach. Prawdopodobnie Karol VI go otruł. No i to się wcale dobrze nie skończyło, bo w tym czasie to oznaczało, że wojna sukcesji hiszpańską nie może się skończyć po myśli Wiednia, dlatego że ten sam brat by miał i Wiedeń, i Hiszpanię, i Meksyk i tak dalej. No więc nie mogło tak być, więc to się źle skończyło zresztą. W każdym razie podziałem w ten sposób, że Meksyk i Hiszpania to już dla Bourbonów. No i teraz w
1936 albo 7 roku umiera Eugeniusz Sabaucki, wybitny wódz austriacki. Austria nie ma wodza de facto. Przez ostatnie lata walczy tylko z Turkami. Skarb wojskowy i w ogóle skarb bardzo Karol VI zaniedbał. Karol VI był wychowany częściowo w Hiszpanii, więc miał najgorsze kretyńskie hiszpańskie zwyczaje, czyli na przykład odizolowywanie się od spraw dworzan, zasłanianie się bardzo hermetycznym ceremoniałem dworskim. Karol Umgottes Gnaden, po prostu Karol VI zatrudniał 40 tysięcy dworzan. 40 tysięcy dworzan w Hofburgu. Szynbrunu jeszcze nie było. Zbudują go także niepotrzebnie Maria Terezja. I jakiś kontrast z normalnością pruską, kiedy Fryderyk wznosił sobie tylko małe, gustowne Sanssouci. Dopiero później, po wojnie siedmioletniej, wzniesie Neues Palais, który będzie duży, bo trzeba było pokazać, że Prusy nie są, nie zbańczyły na wojnie, chociaż zbańczyły. Tutaj chodziło o wojnę propagandową. Ale normalnie kontrast jest. I teraz tak, w 1940 roku w związku, aha, i tutaj Austria rządziła się jak wszystkie kraje niemieckie i środkowoeuropejskie, a także Francja i parę innych rejonów środkowych, tam gdzie były wpływy Karola Wielkiego. Lex Salica, czyli prawno salicki. Zgodnie z którym tylko facio mógł zasiadać, kobieta nie mogła na tronie. No i Maria Terezja, a on nie miał synów, Karol VI, bo za dużo jadł grzybów i był w ogóle głupi, nie spłodził tych synów, trzeba było jakąś, było jakiegoś bastarda znaleźć i wmówić dworzanom, ale dobra, za głupi na to. I albo usynowić jakiegoś męskiego członka rodu albo cokolwiek. W każdym razie tutaj on był zbyt sztywno myślący, żeby to zrozumieć. No i on zrobił coś takiego, co się nazywało pragmatische Sanktion. I od lat 20. cała austriacka polityka jest uwarunkowana na tą pragmatische Sanktion. Polityka niepoważna, dlatego że wszyscy to podpisali, a nikt tego nie zamierza uznawać. I ta pragmatische Sanktion, kraje, które Austrię lubiły, podpisują to w latach 20., kraje, które Austrii nie lubiły, podpisują to w latach 30., jak Francja na przykład, po wojnie sukcesyjnej polskiej, która jest takim epizodzikiem bardziej niż jakimś dużym konfliktem tak naprawdę, no ale dobra. W każdym razie, i toczyła się też głównie we Włoszech, tak samo jak wojna sukcesji austriacką się toczy w dużym stopniu we Włoszech tak naprawdę. Natomiast, ale to jest już poważny konflikt. W każdym razie, czyli mamy tą pragmatyczną sankcjon, żeby to przepchnąć, trzeba było zrezygnować z bardzo lukratywnego handlu belgijskiego. Belgia to była wtedy Österreichische Niederlande, czyli austriackie Niderlandy. W Ostendzie w Belgii była kompania ostendzka, trzeba było ją zlikwidować, bo się pluli Holendrzy i Anglicy. I głupi cesarz Karol VI zrezygnował z niej dlatego, żeby oni tylko uznali tą pragmatyczną sankcję i tak mieli to, znaczy akurat Anglicy nie mieli gdzieś, ale myślenie jakie jest u niego, tak? Wiele krajów miało to gdzieś i absolutnie zamierzało zgłosić pretensje do tronu, skoro jest nieobsadzony, bo jest na nim kobieta. Maria Terezja, dodatkowo on jeszcze tą dziewczynę nie przygotował, Karol VI, do rządzenia. A więc krótko mówiąc, Austria wręcz screaming, jesteśmy niepoważnym krajem, można nas. I teraz coś jak my w latach 70. No i teraz wiadomo jest, że ambitny książę, elektor bawarski, Karol Albert, będzie dążył do przejęcia Czech. I on nie uzna tych pretensji, więc pierwszym krajem, który wysuwa pretensje terytorialne do Austrii jest Bawaria, a popiera ją Francja. I teraz Friedrich nie wchodzi do tej wojny jako jeden z grabicieli, tylko wchodzi jako ten, który mówi coś w tym stylu. Słuchaj, Maria Terezja, ja jestem tobie teoretycznie podległy jako książę Rzeszy.
wykonam swój pflicht, ale, znaczy wtedy to raczej tak, ale w zamian za to, albo tak, tam różne były, ale za to chcę dwie piąte Śląska. Do dwóch piątych Śląska rzeczywiście Fryderyk miał prawa jakieś tam. Nie do końca takie, ale jak na XVIII wiek i to kreatywną kartografię, to całkiem nieźle. Cesarz Franciszek Stefan, rodem z Lotaryngii, mąż Marii Terezji, powiedział OK. Ale ona powiedziała nie. Dlaczego ona powiedziała nie? Teraz wiele osób myśli błędnie, że ona się na pewno znała, że to jest pogwałcenie tego i tamtego. Nie, właśnie cały sekret tym, że ona myślała emocjonalnie, a nie fachowo o polityce. Ona się na polityce nie znała. I ona nie wiedziała, że to, czego Fryderyk żąda, się całkowicie mieści w ramach ówczesnej polityki. Franciszek Stefan, François Étienne z Lotaryngii, de Lorraine, był skłonny, zresztą przyjaciel z dzieciństwa, z młodości Fryderyka, bo razem przypatrywali się ćwiczeniom armii przez Eugeniusza Sabołckiego w wojnach podczas wojny sukcesji polską nad Renem. Zresztą Eugeniusz Sabołcki uważał, że Fryderyk jest niebezpieczny w tym sensie, że jest inteligentny i to będzie problem dla Austrii, ale to już tam inna kwestia. W każdym razie Fryderyk wie o tych, Fryderyk nie wchodzi jako grabiciel, tylko wchodzi jako taki trochę lipny sprzymierzeniec, który chce wysokiej zapłaty za pomoc. O, coś takiego. To się całkowicie mieściło w kategoriach ówczesnej polityki, natomiast Maria Terezja uważała, niestety zareagowała w ten sposób. Po pierwsze go nie lubiła, bo on był libertynem i za bardzo był filozoficzny, ona była dewotką. Po drugie, on był małym królem. W Wiedniu nazywano go królem małego państwa. W Wiedniu uważano, że ta monarchia jest taka trochę wyduszona od Wiednia, że to jest to Königreich von Preußen, że to jest takie trochę wyduszone i nazywano go tam Zaunkönig, dosłownie król parkanowy, król parkanu, król płota, król na płocie. To Zaunkönig oznacza także strzyżyk chyba, albo czyżyk, jeden z tych ptaszków takich ćwierkających. Strzyżyk czy czyżyk, nieważne, jeden z tych ptaszków. No i tak go nazywano, Zaunkönig, król parkanowy albo właśnie ten ptaszek, bo tam zawiera słowo König czy król. No i teraz niepoważny, no co to jest, nie? Zresztą Ludwik XV, który sam wysuwał roszczenia terytorialne w stosunku do Austrii i popierał bawarskie, przede wszystkim popierał bawarskie, ale chciał też dziabnąć coś tam nad Renem, bo mu mało było, że sobie dziabnął Alzację i Lotaryngię poprzednio już na stałe. Znaczy Lotaryngię przede wszystkim, Lotaryngię. Alzację to nie dziabnęli w XVII wieku jeszcze, ale dziabnęli Lotaryngię w 1738 na mocy traktatu kończącego wojnę sukcesję polską, która, jak mówię, kończyła się głównie nad Renem i w Włoszech. To Franciszek Stefan mówił, że okej. Natomiast Maria Terezja mówiła, że nie okej i jeszcze Ludwik XV mówił, że nie okej. Ludwik o Wetynach za chwilę. Ludwik XV mówił, że nie okej. Mówił, że król pruski, le roi de Prusse, est fou, est devenu fou. Czyli oszalał. Mały król zajmuje teren austriacki i chce zapłaty. Czyli krótko mówiąc, to nie chodziło o to, że on zrobił coś niesłychanego, tylko w sensie, że to było złe, po prostu złe, tylko jaki on ma tupet. To w tych kategoriach to było uważane. No i teraz, jeżeli Maria Terezja rozmawiała z François Étienne, czyli ze swoim mężem Lotaryńczykiem, to ona powiedziała nie, robimy wojnę, bo ten bezczelny, bezbożny tam i tak dalej. No to skoro tak, to i teraz na czym polega problem? Austria musiała
Austria była dosyć słabo sklecona. Dużo zależało od dobrej woli Czechów, zwłaszcza Węgrów jeszcze. I w tym momencie wojna na przykład z Turkami, która toczyła się w latach 1736-39, o ile pamiętam, dopiero co była, ujawniła słabości, skończyła się oddaniem Turkom Banatu czy tam czegoś innego, jakoś tak. No i nie wyglądało to dobrze. No i teraz problem polega na tym, że nie można jednocześnie walczyć z Prusami i z Bawarią. I więc warto by się było zdecydować, z kim walczymy. No i François Étienne rozumował rationalement. On uważał, że trzeba walczyć z Bawarią i z Francją, oczywiście. Zwłaszcza, że Francja zjadła jego państwo, czyli Lotaryngię w 1938. Francja i Bawaria miały wtedy sztamę. I teraz pretensje bawarskie zarówno do tronu tego księcia bawarskiego Karola Alberta Wittelsbacha, do tronu Rzeszy, czyli tego takiego bardziej już takiej władzy teoretycznej niż praktycznej, no ale jednak prestiż ogromny, żeby to Bawaria, a nie Austria była dominującym państwem w Niemczech, to by Francji całkowicie servir, służyło. I teraz tutaj Wettynowie są przy Austrii, ale przyjmują postawę tego, co czeka i zobaczymy, co się będzie działo. Czyli są to raczej Sasi są nielojalnym sojusznikiem Austrii niż Prusy. Prusy są lojalnym sojusznikiem, tylko że każą sobie za ten sojusz dużo, za tą pomoc dużo zapłacić. Tak wygląda faktyczny świat. No i Maria Terezja robi z sojusznika z tupetem, robi wroga. Decyduje się uznać Fryderyka za głównego wroga. To będzie duży problem, dlatego że niedługo już zaatakują Bawarczycy. No i tutaj będzie ten tutaj problem właśnie. I teraz każdy by powiedział, no dobra, no to niech ten Fryderyk coś tam ma i tyle. Ale się okazało, że nie, że trzeba go zatrzymać. No to, można mu było to dać, a potem próbować odebrać. To byłoby lepiej. Ale Maria Terezja mówiła nie, że najpierw musi bronić Śląska i próbuje bronić. Ponieważ to austriacka armia gdziekolwiek walczyła w ostatnimi czasy, czyli z Turkami, a i trochę nad Renem też w wojnie sukcesję polską, no i we Włoszech, i w ogóle walczyła, to Fryderyk wie, że musi pokazać, że jego armia jest w ogóle do czegoś zdolna. I dlatego on dąży do bitwy. Sam nie ma na nią do końca nerwów i ucieka z bitwy pod Molwitz. To jest jego pierwsza bitwa, ma prawo być troszeczkę feigling podczas pierwszej bitwy. I Kurt von Schwerin, generał, za niego to wygrywa. Nie udaje się zająć całego Śląska, ale udaje się zająć główną część Śląska do końca właśnie 1940 roku. Na początku 1941 roku François Étienne dostaje kredyty z Rotterdamu albo Amsterdamu, chyba Rotterdamu, które umożliwiają w ogóle Austrii prowadzenie wojny. No i mamy dalszy ciąg w ogóle wojny dzięki temu. Przebieg wojny jest znany i ja tutaj bardziej mówię o tym, co jest niezrozumiane i tak dalej. Przebieg wojny o sukcesję austriacką jest znany, ja tylko powiem o najciekawszych elementach, moim zdaniem, które są trochę nie do końca rozumiane. W 1942 roku sytuacja wygląda bardzo niedobrze dla Austrii, bo Bawaria się wrzyna w jej terytoria. W 1943 roku już sytuacja wygląda lepiej. Kevenhüller-Metsch, taki generał austriacki wypiera Bawarów, ale tutaj sytuacja jest taka, że Karol Albrecht Bawarski zdążył się ugościć w Rzeszy jako cesarz i trzeba go dopiero potem zastąpić. No, na szczęście on potem zemrze dla Austriaków, na szczęście i będzie można go po prostu zastąpić Franciszkiem Stefanem. Tak przy okazji cesarzowa Maria Teresa tak naprawdę była tylko królową Czech i Węgier. Königin von Böhmen und Ungarn.
W każdym razie cesarzem był jej mąż, Franciszek Stefan, od 1945 roku. A od 1940 właśnie, a w czasie wojny o sukcesję cesarzem jest, no nie ma go, trzeba go wybrać i cesarzem zostaje Bawarczyk w ogóle. Także takie jaja, popierany przez Francję. I te, bo wiele państw niemieckich popierało Francję też w ogóle, tak swoją drogą, nie tylko Bawaria. Jeżeli chodzi o Sasów, to oni w tej wojnie, Francuzi się zapędzili, pomagali Bawarczykom w Czechach, nie do końca skutecznie, Austriakom się udało to odeprzeć. Węgrzy pomogli, zwłaszcza pieniężnie, bo wojskowo to mniej, wbrew temu, co się mówi, bardziej wojskowo, bo bardziej pieniężnie, bo wojskowo Węgrzy nie przedstawiali sobą za bardzo dużej wartości bojowej, ale chociaż my lubimy myśleć, że jest inaczej, bo mamy węgrofilię, ale pieniężnie, że oni obiecali, rzeczywiście Maria Terezja ze swoim synem pierworodnym, czyli Józefem, tam robi takie teatrum, że ja tu biedna matka i w ogóle i tak w ogóle i Węgrzy śmiegasz, biedność matkoż, pomogasz. No i pomogasz, no i dajesz pieniądzosz. Natomiast co jeszcze robią Sasi podczas tej wojny? Podczas tej wojny Sasi próbują coś uzyskać i tutaj wam przeczytam, jak to właściwie wyglądało, bo to jest ciekawe, ponieważ Sasi to także jakby poniekąd trochę my. Moment. Dobra. Fryderyk w ogóle atakuje Austrię trzy razy, można powiedzieć, w tej wojnie, ponieważ Bawarczycy dają ciała i trzeba jakby ich odciążyć, mimo że nie jest de facto z nimi w ścisłym sojuszu. Dlatego potem te francuskie żale, że oni travaillé pour les rois de Prusse, czyli pracowali dla króla pruskiego, są trochę far-fetched. Mamy wyprawę. Gdzie to była ta wyprawa? Aha. Wyprawa na Czechów jest w 1943 roku wspólna. Wspólna. Brühl podpina się pod Fryderyka Wielkiego, daje mu swoich żołnierzy pod rozkazy. Daje mu swoich żołnierzy pod rozkazy, tylko problem polega na tym, że Czechy są poddane, uwaga, taktyce spalonej ziemi przez Marię Terezję. Tak, ta kobieta nie tylko odbierała dzieci, ta miła kobietka z dzieciątkiem na ręku, nie tylko odbierała dzieci protestantom, wcześniej śląskim, jak jeszcze mieli Habsburgowie Śląsk, tak było, a potem w Czechach odbierała dzieci protestantom i dawała je katolikom, ta kurwa habsburska, wredna pipa, ale w Czechach podczas ataku sasko-pruskiego w 1943 roku, gdy Brühl zmienił front, bo uznał, że Austria mu nic nie daje, a przyglądania się ma dosyć, on daje od rozkazy Fryderyka także pułki saskie, ich razem 20 tysięcy żołnierzy. Czyli ta armia, która atakuje, składa się w dwóch trzecich z Sasów, w dwóch piątych z Sasów, w trzech piątych z Prusaków. I oni atakują Czechy. Czechy są poddane taktyce spalonej ziemi. Czyli krótko mówiąc, przepędzani są czescy wieśniacy, żeby zagłodzić armię sasko-pruską. Sasi i Brühl dochodzą do wniosku, że Fryderyk chyba naraża saskie oddziały bardziej niż pruskie, co trudno powiedzieć, na ile to było prawdą, mogło to być częściowo prawdą, i w związku z tym oni w 1944 zdradzają Fryderyka i wchodzą z powrotem do... Od 1944 roku Fryderyk właściwie cały czas proponuje pokój, non-stop w zasadzie, bo jego cele wojskowe są osiągnięte. W 1945 roku
musi jednak stoczyć walkę właśnie z Sasami, którzy chcą wyrównania rachunku, bo im się wydaje, i tak jak mówię, trudno powiedzieć, na ile legitne były te ich żale, czy mieli po prostu żal, że bo wiecie, oni zobaczyli, że Austria sobie jakoś poradziła z Bawarczykami. Knevenhüller mecz nawet zajął, albo to był Königsegg, kurczę, nigdy nie pamiętam. Königsegg, nie. Knevenhüller mecz, tak, on zajął Bawarię. No i że teraz jest dobry moment, żeby znowu się podłączyć pod Austrię, czyli tradycyjnie, tak jak Sasi, bo Sasi zazwyczaj mieli takie momenty, czasami Francja, tam 1716, tam 1720 lata, na chwilę Francja, a potem zaraz znowu Austria. Więc Brühl wrócił przestraszony do Austrii, no i potrzebna jest jeszcze bitwa pod Hohenfriedbergiem, gdzie Sasi zostali zmieceni po prostu i posiłkujący ich Austriacy też. To jest dla nas bitwa pod Strzegomem Dobromierzem. Tak jak mówię, nie będę mówił szczegółów o bitwach, bo to jest znane, wszystko jest na Wikipedii chociażby. Gorzej jest z rozumieniem tego, co się dzieje. Od 1944-1945 roku w zasadzie konflikt europejski dzieje się już tylko we Włoszech w zasadzie. Do 1948 roku tylko we Włoszech dzieją się, to jest mniej może istotne z naszego punktu widzenia, ale warto pamiętać, kto się tam leje. Nazywano to, że to jest bitwa, że to jest wojna Austrosardów, czyli Austriaków i Sardyńczyków, czyli Turyn i Wiedeń, przeciwko Gallispanom, czyli sojuszowi Pact Familial albo Pacte de Familia Hiszpanii i Francji, czyli Madryt i Wersal, czy Paryż. Właściwie, bo Wersal nigdy nie był stolicą Francji. Paryż był stolicą, Wersal był tylko siedzibą, do której cały czas jeździli w te karety z ministrami. Także nigdy nie było tak, że Wersal stał się po prostu stolicą. No i teraz do 1948 roku właściwie leją się już tylko tam. W 1945 roku de facto warto pamiętać, że jest kilka w Kleinschellendorf, czy jakoś tak to się nazywało, były ugody austriacko-pruskie i to Austriacy je łamali. Więc Austriacy byli niepocieszeni i tych walk o Śląsk musiał, tych wojen śląskich musiał Fryderyk stoczyć 3. Mimo że z jego perspektywy on nie zrobił niczego specjalnie dziwnego, to znaczy po prostu zajął rejony, do których miał jakieś tam prawa. Niektórzy mówią, że miał prawo tylko do 1/5 Śląska, 1/7, on powiedział, że ma do 2/5, więc tak, to było trochę, ale warto pamiętać, że Franciszek Stefan się z tym zgodził, że okej, okay, a tylko Maria Teresia była nie okej. Okay. Więc musiał stoczyć 3 wojny śląskie, no ale właściwie ostatnie 3 lata wojny, 1746, 47, 48, to są już tylko walki Austrosardów i Galispanów. I to jest wszystko. Zresztą śmieszna sprawa, wojna o sukcesję polską też miała taką dogrywkę właśnie we Włoszech ostatnie lata. Bo wojna o sukcesję polską to jest 33-38 i ostatnie 2,5 roku to jest właściwie głównie Włochy. W 50 roku Włochom od 50 roku, czy 52, jedno z dwojga, to był chyba 52 rok, była taka ugoda burbońsko-habsburska, która stwierdziła, że we Włoszech się lać nie będziemy i Włochy mają spokój na resztę, aż do wojen napoleońskich i rewolucyjnych. Spokój na resztę wieku i się rozwijają wreszcie trochę, zamiast zwijać ciągle. Świetna, śmieszna sprawa, że Austrosardzi i Galispanowie wszyscy nosili białe mundury, więc była to bitwy, w których ciągle byli false friends i friendly fire co chwilę był. Dlaczego białe? Dlatego, że kraje protestanckie właśnie lubiły czerwień albo błękit, albo granat. No, oho, akurat teraz oczywiście musiał przyjść ten. Aha, to nie będziemy zatrzymać, tylko pójdę jako Fryderyk. Tak, słucham? Dobrze. Ja nagrywam film.
król pruski, nie? Dobra. Się przestraszył pan kurier troszeczkę. Nie pierwszy raz i nie tylko ten. W każdym razie, na czym stanąłem? Aha, jeśli chodzi o armie protestanckie, to były one albo czerwone mundury, jak Duńczycy, jak Hanower, jak Wielka Brytania, albo niebieskie, jak Hesja, Prusy, Szwecja. Kraje katolickie były zasadniczo białe lub jasno-szare. Więc friendly fire'u było co niemiara. Zresztą między niebieskimi i czerwonymi armami też się zdarzało, ale rzadko. Na przykład między... To jest ciekawe, że w armii francuskiej były pułki cudzoziemskie, protestanckie, szwajcarskie albo niemieckie. Szwajcarskie były czerwone, niemieckie były niebieskie, zazwyczaj. I też były friendly fire'y czasami, jak były wojny z protestanckimi państwami, no bo są tak jak my, tak? No, na tej zasadzie. W każdym razie tak to wyglądało. Więc wojna o sukcesję austriacką ma dogrywkę we Włoszech i w 52 chyba wreszcie Włochy mają spokój. Jakby coś, to odsyłam do, jeżeli chodzi o bitwy, to odsyłam do Wikipedii, jeżeli chodzi o związek przyczynowo-skutkowy, odsyłam tutaj. I teraz do mojej książki. No i teraz co się dalej dzieje? Wiadomo, że Maria Terezja jest emocjonalna babeczka i dlatego Fryderyk pozwalał sobie czasami na takie mizoginiczne teksty, że kobiety i te polityka od kobiet. Nie? Tu nie chodziło o to w ogóle, że nie lubił kobiet, chociaż zraził sobie tym Madame de Pompadour właśnie, że nie lubił. Ale on chyba nie musiał sobie dodatkowo zrażać Madame de Pompadour, dlatego że Ludwik XIV już uważał, że król francuski jest bezczelny, bo atakuje jako mały, atakuje duże państwo. W sensie skubie jako niby sojusznik, czy też sojusznik, skubie tą Austrię. Więc to wyglądało, że co to jest, że ci drugi sort się przed pierwszy sort, tak? Pierwszy garnitur Solidarności, drugi garnitur Solidarności. Wiecie, to takie myślenie jest, niestety. No i o Prusach mówiono, że wiele państw ma miecz dłuższy niż Prusy, ale tylko Prusy mogą go tak szybko dobyć. No i mówiono, a Francuzi mówili, że oni ont travaillé pour le roi de Prusse, chociaż właściwie z Prusami za bardzo takiego ścisłego sojuszu nie mieli, mieli taki, no tam taką koalicję antyaustriacką, powiedzmy. I właściwie zarówno Francuzi się nie oglądali specjalnie na Fryderyka, jak i Fryderyk na Francuzów w zasadzie, swój swojego. Nad sojuszem prusko-francuskim pracował intensywnie Voltaire w ogóle, tak swoją drogą, ale oczywiście nie jego głos był tu decydujący, ale był pomocniczy. Voltaire zawsze chciał się zasłużyć w dyplomacji, w dużej polityce francuskiej i jednocześnie był miłośnikiem króla Prus, no to dlaczego nie? W każdym razie Austria nie pogodziła się z utratą Śląska i cały czas o tym myślała. Ten temat był ciągle na tapecie, dlatego że Haugwitz, jeden z ministrów Marii Terezji, widział unowocześnienia administracyjne i inne, które wprowadzili Prusacy na Śląsku i kopiował je później w ramach dominiów habsburskich. Więc ten temat był cały czas żywy. Austria zaczęła powoli tworzyć nowoczesny system podatkowy, więc do wojny siedmioletniej stanie jako dużo mocniejsze państwo niż do tamtej z lat 40. I teraz jest śmieszna sprawa, bo Fryderykowi bardzo się zarzuca to, że on atakuje prewencyjnie i atakuje Saksonię. I zaczyna wojnę od ataku na Saksonię, zamiast czekać, aż Saksonia, Francja, Rosja i Szwecja też nawet rzucą się na niego. Fryderyk miał nadzieję, i tak Anglicy mu obiecali, że oni także Rosję przyciągną do tego sojuszu, ale okazało się, że Elżbieta jednak była tak niezadowolona z intryg francuskich, że zwaliła to, jakby to może się połączyło na stałe z Fryderykiem, że tak powiem. Niestety jednocześnie Austriakom się udało, czyli król pruski miał wyjątkowe szczęście w wojnach śląskich, no to miał wyjątkowego pecha, bo Anglikom się nie udało przytrzymać Rosjan za pysk, im obiecać parę rzeczy
chociaż pracowali nad tym intensywnie w 1955 roku. Jednocześnie Kaunitzowi, czyli kanclerzowi austriackiemu, udało się dokonać renversement des alliances, czyli odwrócenia przymierzy, razem dzięki pomocy francuskich ministrów skupionych wokół Madame de Pompadour, która też nie lubiła Fryderyka i też uważała, że trzeba w tą drugą. To jest bardzo dziwna sytuacja, dlatego że mamy szefową partii filozoficznej, mamy filozofa na tronie, a się nie lubią. No ale co zrobić? Tak samo jak ja uważam na przykład, że Bill Maher i Donald Trump powinni być naturalnymi sojusznikami, bo są osobami świeckimi, tak, libertynami, ale nie są. Także różnie to bywa. Czasami są dodatkowe considerations jeszcze i tak dalej, consideration. No i dokonano tego właśnie odwrócenia przymierzy, a jednocześnie Anglikom udało się dostarczyć do sojuszu z Prusami tylko siebie i Hanower. Więc była sytuacja bardzo niebezpieczna i Fryderyk zaatakował prewencyjnie. Jego szpieg, on się nazywał Maltzan, o ile pamiętam, jego szpieg w Dreźnie powiedział mu, że ten sojusz obronny Austrii, Saksonii i Francji, że on jest tak naprawdę sojuszem zaczepnym. I teraz wiele osób ma pretensje, że Fryderyk ruszył na Saksonię prewencyjnie, bo mówią, jak to się ma do tego, co Friedrich pisał w swoim Antymachiavelu, czyli, bo ludzie myślą, że Fryderyk się z niczym nie zgadzał z Machiavellim, a to nieprawda. Fryderyk akurat z besser prevenire als preveniri akurat się zgadzał, czyli lepiej zaskoczyć prewencyjnie, niż samemu być zaskoczony w ten sposób. Besser prevenire als preveniri. To było typowe frydrycjańskie to. Więc on mówił, że akurat w tej sprawie ten drań, z którym się nie zgadzam na tyle i na innych tematów, Machiavelli, bo on na przykład, byśmy może mogli powiedzieć, że Fryderyk uprawiał coś w rodzaju polityki wartości w tamtych czasach, wbrew pozorom. Dlatego, że on był za tolerancją dla protestantów, których tolerancja była gwałcona na Śląsku przez Austriaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc był tam element tego i on też to chciał wcisnąć w filozoficzne różne pomysły i z tej perspektywy humanitarno-liberalno-filozoficznej atakował Machiavelliego, ale bynajmniej nie we wszystkich sprawach. To, że my myślimy dzisiaj, że on atakował go także za niesłuszność wojen prewencyjnych, wynika z propagandy austriacko-francuskiej podczas wojny siedmioletniej, która u nas zawsze była w cenie, ponieważ my nie lubimy Prus i do dzisiaj ona pozostała. Tak samo jak, nie wiem, Kraszewszczyzna i głupoty o Sasach, czy inne takie rzeczy. Albo na przykład to, że przydomek mocny dla Augusta Mocnego brał się, a to na inny temat, na inny film, brał się z tego, że on był tylko siła fizyczna. Nie, on się brał z siły charakteru. No i teraz, no ale wtedy był już August III, który znał się na sztuce, znał się troszkę na finansach, ale nie znał się na wojaczce, niestety. I zaniedbano to. No i ten atak prewencyjny na Saksonię, on był w pewien sposób niezbędny, ponieważ Fryderyk by nigdy nie mógł walczyć z Austrią i Rosją, mając tylko zasoby swojego państwa, nawet włącznie ze Śląskiem, już jego Śląskiem. Więc on musiał mieć zasoby Saksonii. I teraz tak jak w 40-tych latach, kiedy on tam wkroczył do Saksonii, walcząc z nią, to słuchajcie, witano pruskie oddziały entuzjastycznie. Drezdeńczycy byli zachwyceni, że on w 1944 wszedł i w 1945 wszedł na Drezno. Drezdeńczycy wiwatowali. To teraz już nie wiwatowali, ponieważ Fryderyk wydusił sporo pieniędzy z Saksonii, a także ukradł też te stemple polskich złotówek przy okazji, zalał nas kiepską monetą. Wszystko było potrzebne do tego, żeby wygrać tą wojnę obronną, czyli ten rewanż Marii Teresy, można tak powiedzieć. Tylko że z punktu widzenia Fryderyka to nie był rewanż, tylko było to po prostu to, że Maria Terezja się nie mogła pogodzić z tym, że udało się wszystko odwrócić w wojnie o sukcesję austriacką z wyjątkiem Śląska. Tego się nie udało odwrócić. I ona chciała wyzerować całą wojnę o
sukcesję austriacką, więc była z punktu widzenia Prus była rewanżystką, z punktu widzenia Austrii była mścicielką. To znowu, tak jak mówię, nie wiadomo jak do końca ocenić to, że Fryderyk zajął wtedy Śląsk w 40 roku jako ten sojusznik, który domaga się dużej zapłaty za ten sojusz. To się jak najbardziej mieści w kanonach epoki, dla nas może brzmieć szokująco i stąd jest prawdopodobnie ta kontrowersja. No ale wracamy do 55 roku, otóż on zajmuje Saksonię, żeby Sasi nie są zachwyceni, bo wydusza z nich dużo pieniędzy tym razem, to już nie jest wyzwoliciel, tylko jest okupant, stara się, aresztuje najbardziej szanowanych, bogatych Drezdeńczyków, żeby reszta nie figała. I tutaj zdarzają się właśnie takie niefajne rzeczy. Jest spalenie potem Hubertusburga, tylko że to było, rzadko się o tym mówi, było to odwet za spalenie, oczywiście zajęcie Berlina przez Austriaków przejściowo. Ale to jest inna troszkę kwestia. W każdym razie ta wojna siedmioletnia, ona się toczy w taki sposób, że w 56 się właściwie mało co dzieje, w 57 mamy dwie wielkie bitwy zwycięskie dla Fryderyka. Pierwsza bitwa to jest Rosbach 1757, to jest ważna bitwa, bo to jest bitwa, której są Francuzi, dowodzeni przez marszałka Subisa, księcia Subis, który przyjeżdżał tam sześciokonną karetą i na którego plecy pluli jego właśnie żołnierze, ponieważ wszystko ustawiał pod siebie. Warto tu pamiętać, że armia pruska nie ćwiczyła niepotrzebnych manewrów, natomiast armia francuska nieustannie ćwiczyła tych swoich biednych żołnierzy ku uciesze tych głupich generałów, mianowanych wyłącznie na zasadzie kto z kim spał albo kto komu pieniądze jest winien na dworze. Natomiast armia pruska była taka, że oficerowie mieli być skromni. Jeszcze sierżant przewalczył, król sierżant. Był pietyzm i mają być skromni, a nie tutaj nie wiadomo fon. Wszystkie manewry w armii pruskiej były wyłącznie takie, które mogły być przydatne w bitwie. Inne armie tak nie wyglądały. Po wojnie siedmioletniej inne armie zaczną się pruszczyć, bo to była po prostu nowoczesna wojaczka. No i ten wielki cyrk na kołach, zwany armią francuską, Subisa, łączy się z drugim cyrkiem na kołach, czyli armią Rzeszy, taką zbieraniną z różnych państw, między innymi z fanatycznego biskupstwa Würzburga. To był chyba najbardziej wartościowy komponent tej armii. To był to ten pułk z Würzburga, jeden z dwóch. No i nad tym wszystkim stanowił dowództwo, miał pan zwany Hildburghausen. Hildburghausen na wojadce trochę się znał, ale Subis go kompletnie zawersalizował i niestety Subis o wszystkim decydował. Rosbach, wygrywa Fryderyk. Robi nawrotkę i wygrywa bitwę pod Leuthen się pisze, czyli to jest Lutynia. On znał ten teatr działań wojennych, ten teatr bitewny, to pole bitwy znał wcześniej i wiedział dokładnie, jak może tam zaskoczyć Austriaków. W obu bitwach ma mniej żołnierzy niż wróg, zwłaszcza pod Leuthen, ale wygrywa i tak. Jest znany, ponieważ Prusacy są tak zdziwieni, że wygrali, to powstaje chorał spod Leuthen, czyli Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen der große Dinge tut an uns und allen Enden der uns vom Mutterleib und Kindesbeinen an, und selig viel zu gut, und noch jetzt und getan. To jest oczywiście hymn starszy, ale on jest znany dzisiaj jako chorał spod Leuthen, Choral von Leuthen, chociaż to jest po prostu Nun danket alle Gott, zanośmy wszyscy podziękowania, tak, Panu, czyli hymn luterański. Ale to było też takie klasyczne, armia pruska była bardzo pobożna, maszerowała z luterańskimi hymnami albo w absolutnej ciszy. Austriacy jak atakowali to Maria Terezja, Maria Terezja, Maria Terezja i atakowali kupą bezwładną. Także to było też starcie kultur. No i Fryderyk tę bitwę wygrał, ale wiadomo było, że
dopiero w 1958 dojdą prawdziwe pieniądze przez Andrew Mitchella, który był cały czas przy kwaterze Fryderyka z Londynu, i wiadomo było, że ta wojna drenuje możliwości finansowe Fryderyka mimo okupacji Saksonii i mimo oszukiwania na pieniądzach, tych stemplach saskich i polskich, to Fryderyk wiedział, że jeżeli przegra, jego państwo zostanie poddane rozbiorowi. Prusy Wschodnie miały iść dla Rosji, tereny nadreńskie, Kleve, Minden i Neuchâtel w Szwajcarii miały iść do Francji. Neuchâtel, tam gdzie publikowano te wszystkie wolnomyślicielskie teksty dla Voltaire'a i tak dalej, to zobaczcie sobie, one są w Neuchâtel robione, a też w Amsterdamie i paru innych miejscach, ale głównie w Neuchâtel. I także pruskie państwo byłoby takie jak w XV wieku, tylko Brandenburgia. Więc to była wojna o przetrwanie i on o tym wiedział, bo tak mu Malcan napisał właśnie jego szpieg w Dreźnie, i on musiał właśnie ad prevenire. No i to była wojna całkowicie o przetrwanie i trudno tutaj. I teraz tak, ja jestem skłonny zaryzykować takie twierdzenie, że w 61 pod koniec i początek 62 roku wszyscy już mieli wojny dosyć poza Marią Terezją i wszyscy by i tak ją zostawili. Nawet gdyby nie cud domu brandenburskiego, gdyby nie Miracle des Hauses Brandenburg, gdzie przez chwilę Piotr III rządził, przez chwilę stanął po stronie Fryderyka i było to, myślę, że i bez tego Fryderyk by zniechęcił, bo Francja już w 61 roku ma wojny dosyć i prawie nic nie robi. Jej wojenne dążenia się skupiają na tym, że okupują Hanower. I to jest raczej problem dla Anglików. I teraz na chwilę, także Fryderyk by tą wojnę wygrał, nawet gdyby Piotr III nie przejął władzy na te kilka miesięcy w 62 roku, ale oczywiście to bardzo ułatwiło sprawę. Znaczy nie tyle wygrał, co wojna by uległa takiemu spłaszczeniu i zostałaby zatrzymana. Wiadomo, że Katarzyna II Fryderyka nie lubiła specjalnie, ale ceniła tak ogólnie, bo to był taki trochę jej wujek z dawnych czasów, więc i on ją docenił jeszcze jako dziewczynę kiedyś na dworze i ona to pamiętała i znalazła listy do Piotra III, gdzie on pisze: pytaj pan żonę, ona znajdzie dobrą radę. No więc, bo Piotr III nie był rozsądny, i tak dalej. I wiadomo, on tam wojnę o wsparcie Holsztynu przeciwko Danii chciał rozpętać i wciągnął w nią Fryderyka. Fryderyk nie wiedział, co robić, no to dobrą i dobra, ale spokojnie. Nie? I tam na szczęście potem Katarzyna zdejmuje Piotra III, prawdopodobnie każe go zamordować, chociaż Rosjanie do dzisiaj mówią, że nie wiadomo, tak, jasne. W każdym razie no oczywiście, że kazała Orłowom zabić tego Pietrusza III, natomiast czyta potem korespondencję Piotra III, który był profrydercjański, z Fryderykiem, gdzie Fryderyk ceni i za każdym razem mówi dobre rzeczy o Jekaterynie, natomiast, czyli Zofii Fryderyce von Anhalt, von Jezus, Anhalt-Zerbst. Natomiast ona widziała, że w tej korespondencji to mąż, czyli Pietrusza, jej nienawidzi, natomiast Fryderyk ją ceni, więc jest ten sojusz. Poza tym to był też taki trochę sojusz z rozsądku, bo z kim, nie? Trochę. Fryderyk się uczepił tego sojuszu z Rosją bardzo usilnie, ponieważ nie za bardzo miał możliwość szybkiego wykaraskania się ze zniszczeń wojennych. I natomiast musiał zgrywać kogoś, kto nadal by mógł walczyć, gdyby to było, i dlatego jest ta kontrowersyjna decyzja o zbudowaniu Neues Palais, czyli nowego pałacu w Sanssouci pod Potsdamem, który był straszliwie drogi i duży, w przeciwieństwie do tego poprzedniego, Altes Palais, tego głównego, najbardziej znanego, żółtego, niskiego takiego pałacu.
gdzie są pochowane harciki też Fryderyka i tak dalej. Tutaj jest jedyna rzecz, którą się nie rozumiem z Fryderykiem, to jest, że on lubił psy. W każdym razie, no może nie jedyna, nie, jedyna nie. W każdym razie, jedna z niewielu. W każdym razie jest ciekawa sprawa, że że on to właśnie zbudował i w ten sposób stworzył fałszywe wrażenie, że Prusy nadal mają jeszcze pieniądze, chociaż nie miały. Zresztą nie tylko Prusy nie miały pieniędzy, psucie monety na wielką skalę był, ale nie tylko to, po prostu wojna jako wojna spowodowały, że główne banki w Amsterdamie i Rotterdamie padły i dla Holendrów ta wojna siedmioletnia była bardzo niedobra też, tak przy okazji, mimo że nie brali w niej właściwy udział. I teraz jeszcze o Anglikach parę razy, dlatego że tak jak w wojnie o sukcesję austriacką, Anglicy owszem przepędzają Francuzów z Akadii, takiej ich kolonii we wschodniej Kanadzie, tak w wojnie i tam się, ale się wiele więcej nie dzieje, tak w wojnie siedmioletniej się o niej mówi, że to była pierwsza wojna światowa de facto, ponieważ Anglicy w 1957 roku wygrywają pod Plassey, w 59 zaczynają Francuzów zupełnie wyrzucać z Indii. Pondicherry, ich taka kolonia, faktoria się musi poddać, Pondicherry. W tym samym roku, 59, dlatego Anglicy mówią na to wonderful year. Now cheer up my lads, tis the glory we steer to add something more to this wonderful year. Tak, to było, to jest to piosenka Heart of Oak, wtedy powstała Serce Dębu. To your honor we call, yes, free men, not slaves, for who are as free as the sons of the waves. Więc dokopali, że jadą na polach Champ d'Abraham, czyli polach Abrahama, Fields of Abraham, czyli Quebec, dokopali im w Indiach i Francuzi musieli w pokoju paryskim w 1963 roku wybierać, czy zostawiają sobie Kanadę, czy Antyle, ale ponieważ tam cukier dobrze rzedł z tych Antyli, trzcina cukrowa, to wybrali Antyle. A trzeba było wybrać Kanadę, no ale wybrali Antyle. Od tego momentu szukali zemsty na Anglikach. No i ponieważ Anglicy pod koniec wojny siedmioletniej, kiedy nie potrzebują już Fryderyka, tego porzucają, to Fryderyk tak chętnie w 1784 roku zawrze sojusz, już stary bardzo, Fryderyk dwa lata przed śmiercią, zawrze sojusz, znaczy zawrze traktat handlowy i taką konwencję pokojową, której po raz pierwszy są wymienione prawa człowieka i prawa jeńców w ogóle w historii ze Stanami Zjednoczonymi właśnie, czyli Fryderyk i George Washington. Zresztą w świecie anglosaskim, chociaż angielski rząd trochę wbrew woli Pitta starszego, który Fryderyka cenił i który reformował armię brytyjską na wzór pruski, wbrew jemu i wokół jakby Jerzego III w 1760 roku formowała się klika z lordem Butem i Torysami, i ten król dał ten decydujący push i w ten sposób zaczęły się te pieniądze dla Fryderyka kończyć jeszcze w 61 roku. Także efektywna pomoc pieniężna poundsów, sterlingsów dla Fryderyka jest tylko gdzieś tak między końcem 57 a początkiem, a gdzieś tam 60, taka prawdziwa pomoc finansowa. Więc Fryderyk de facto wojnę prowadzi cały czas sam, po czym jeszcze Anglicy go bombardują, czy nie mogły zrobić czegoś dla Hanoweru, bo oni nie mogą Hanoweru obronić przed Francuzami. Także Fryderyk właściwie walczy cały czas sam, jedynie fałszując polską monetę i okupując Saksonię. Więc w sumie na tym tutaj coś robi. I teraz Fryderyk po wojnie musi udawać, że nadal ma siłę, stąd Noise Palais, musi się trzymać Rosji, żeby nie było kolejnej wojny z Rosją, bo drugiej by nie dał rady, musi uważać, żeby mieć Katarzynę po swojej stronie, a Austria była w obozie przeciwnym, bo musi być dwóch zaborców zawsze w jednym obozie, tak? Czyli dlatego on się nagina do wszystkich
w zasadzie życzeń Katarzyny, tylko czasami robiąc jej pewne drobne złośliwostki, jak na przykład mówić, czy naprawdę trzeba robić tą konfederację innowierców w Radomiu i tą drugą tam w Toruniu, czy to jest dobry pomysł. Ona mówi, że tak, no dobra, no okej, ja wolę. Skoro potem jak jest na przykład Konfederacja Barska, to on ją umożliwia w ogóle jej trwanie, bo francuska pomoc jest symboliczna, Dumouriez i tak dalej, natomiast Fryderyk będzie pozwalał kupić Bażanom po dobrej cenie na Śląsku broń. I bez tego by w ogóle nie było mowy o tym, żeby Konfederacja trwała dłużej niż ponad, niż poza, żeby w 69 by się skończyła po prostu Konfederacja Barska. Także Fryderyk kopał dołki pod Katarzyną, ale dyskretnie. Musiał się później jej trzymać. To, że Prusy zostały tak wycieńczone, chociaż zachowały Śląsk, zachowały swój stan posiadania, ale były tak wycieńczone po wojnie śląskiej. Co prawda w latach 70. już populacyjnie jest to załatane, ponieważ Prusy przyciągają coraz to nowych kolonistów, Prusy są tolerancyjne religijnie, więc każdy, kto się źle czuje w nietolerancyjnym swoim państwie, tam przybywa. Była taka mała Ameryka. To już w latach 70. późnych w zasadzie demograficznie spłatane, ale weterani są porozsyłani po szkołach i ludzie i uczą dzieci. No trochę świata widzieli, nie? Więc ja do szkoły podstawowej, okej. No i Fryderyk jeździł po tym i warum seid ihr nicht in der Schule? Czemu nie jesteście w szkole? No i że u nas in unserem Dorf gibt es keine Schule. A no to trzeba gründen. Założyć szulę. No i tam przysyła weterana i jest szulę. Nie? Tak to wyglądało. Czyli wiele państw gadało o edukacji podstawowej dla wszystkich. Fryderyk to rzeczywiście zrobił. To jest też ta różnica. Fryderyk górował intelektualnie nad prawie nad wszystkimi władcami ówczesnej Europy. Dlatego niektórzy to widzieli, potem Józef II, albo Landgraf Hessi Darmstadt Ludwik IX, albo Gustaw III szwedzki, albo Pietro Leopoldo toskański. Także nawet wśród Habsburgów ku rozpaczy Marii Terezji było dużo właśnie tych. Maria Terezja się pogodziła, to czy jest mało znane, pogodziła się z Fryderykiem, kiedy Józef II sterował na jej syn i koregent sterował na wojnę o sukcesję bawarską, a Maria Terezja powiedziała, że drugiej wojny z Prusami to może jednak nie i napisała do swojego dawnego wroga i oni się wtedy pogodzili de facto, o czym też się mało mówi. Mało się też mówi o tym, że Wolter się pogodził z Fryderykiem, że 50-53 Wolter u Fryderyka jest, handluje tam nielegalnymi papierami saskimi, wtrąca się w sprawy akademii, staje po stronie Koeniga przeciwko ulubieńcowi i wybitnemu naukowcowi Maupertuisowi, którego popiera król, wtrąca się wewnętrzne sprawy Prus, Fryderyk go wyrzuca i do 57 roku mało się Wolter odzywa, ale potem topór wojenny jest zażegnany. Także z Fryderykiem w zasadzie wszyscy inteligentni ludzie epoki, nawet jeżeli mieli jakiś problem, to potem do niego wracali. I to jest nam wyjątkowo trudno przełknąć, ponieważ Fryderyk jest jednym z naszych zaborców, ale uwaga, to nie Fryderyk wymyśla zabory Polski, tylko problem polega na tym, że Prusy mogą rozbierać tylko nas, więc jest to albo to, albo nic, natomiast Rosja i Austria się zastanawiają nad rozbiorami Turcji. Ale Rosja Austrię oszukuje i chce zagarnąć całą Turcję, kawałek Szwecji i Finlandii i jeszcze mieć całą Polskę. No to by totalnie zaburzyło równowagę europejską, dlatego Austria i Prusy w tym momencie zrywają ze swoją wrogością na chwilę już w 72 roku, w 71, 2 roku, korzystając z tego, że Rosja jest zajęta w Turcji. No i jak najbardziej tutaj jest sojusz. Ale potem znowu Austria i Rosja się dogadają, ale to już Fryderyka nie było, to są już lata 90. i Prusy wtedy coś kombinują z Polską w ogóle, ale ten sojusz jest inspirowany z Londynu, więc kiedy kończy się, kiedy Rosjanie przekonują Anglików, żeby trzymali się z dala,
to Anglicy się trzymają z dala i sojusz się natychmiast rozsypuje i znowu to jest kolejna rzecz, na którą winimy Prusy i kompletnie niepotrzebnie, jak zazwyczaj to bywa, co oczywiście nie znaczy, że oni nie handlowali naszą, nie psuli nasze monety i parę innych takich rzeczy, nie? Ale to, tak to wygląda. Także tak wygląda, słuchajcie, właśnie bez uprzedzeń opowiedziana wojna siedmioletnia, a to, co się w Polsce o tym opowiada, to jest pomnik głupoty i zrzucania odpowiedzialności na państwa ościenne za naszą własną tempotę i dezorganizację i brak patriotyzmu, który był w tamtych czasach. Także to tyle w zasadzie. Dobra, to właściwie tyle, co miałem do powiedzenia o wojnie siedmioletniej. Także no. Także danke für die Aufmerksamkeit i es lebe Preußen, bo dawne Prusy to był naprawdę fajny kraj. To dzisiejsze Niemcy są do dupy. Dawne Prusy jest dokładnie odwrotnie niż Polacy myślą, że o, dzisiejsze Niemcy to gut, BMW i Mercedes. Właśnie dzisiejsze Niemcy są bezideowym, niesympatycznym krajem. Natomiast dawne Prusy przed zjednoczeniem Niemiec były krajem tolerancyjnym, były taką pierwszą Ameryką, no drugą Ameryką po Holandii, można tak powiedzieć, czyli krajem tolerancyjnym i sympatycznym, do którego przyjeżdżali egzulanci z Salzburga, do którego przyjeżdżali protestanci czescy przez cały XVIII wiek, prześladowani brutalnie bardzo przez Marię Terezję. Dopiero za Józefa się to głupstwo kończy. Przedtem za Józefa rządów, nawet jak on jeszcze współrządzi z matką, to udaje mu się wreszcie ją trochę utemperować w tej bigoterii i kretynizmie. No i także nie zapominajmy, że doświadczenie frydercjańskie dla reszty Europy jest kompletnie inne niż dla nas, a u nas mamy do czynienia ze zrzucaniem odpowiedzialności i utrwalają to jeszcze kretyni typu Nowaczyński i niestety też dobrzy historycy, którzy o Prusach mało wiedzą, bo się zajmują głównie Szwecją, jak Konopczyński i tak dalej. Także mamy do czynienia z kompletnym przesunięciem akcentów, nie do poznania sytuacja zaczyna potem wyglądać. Dobrze. No cóż, teraz może dans le long préféré de par Frédéric, także merci pour votre attention i bien sûr à la prochaine fois.